To już drugie wydanie nowej gazety, nowego tygodnika grudziądzka.pl, który dołączył do papierowych mediów informacyjnych w Grudziądzu. Pierwsze dwa numery cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wiele osób skarżyło się nawet, że nie mogą ich zakupić w punktach prasowych. Porozmawialiśmy z redaktorem naczelnym tygodnika grudziądzka.pl Piotrem Adamczykiem. Nowy medium na grudziądzkim rynku, jest z nami redaktor naczelny gazety grudziądzka.pl. Kto był pomysłodawcą tego przedsięwzięcia? Znaczy, pomysłodawców było dwóch, między innymi ja plus jeszcze jedna osoba, Grzegorz Michalski. No, wyszliśmy z założenia, że po prostu na rynku lokalnym inaczej. Nie znaleźliśmy drugiego takiego dużego miasta jak Grudziądz, które w Polsce, które nie ma tygodnika lokalnego. Gazety typowo lokalnej, piszącej o sprawach Grudziądza, o sprawach miasta i powiatu. Kto tworzy redakcję? Redakcje tworzą osoby młode, ale już z pewnym doświadczeniem na rynku mediów lokalnych. Są osoby, które pisały w różnych mniejszych redakcjach w innych miastach. A tutaj start, trochę zamieszania, bo problemy z kolportażem, przynajmniej w wypowiedziach internautów, no, zapotrzebowanie chyba było większe niż możliwości. Tak, problemy były niewielkie, tak jak nie wiedzieliśmy, że z gazetą wiąże się aż tyle pracy. Tak naprawdę w małej redakcji każdy odpowiada za wszystko. Są to ludzie orkiestry, tak zwane. Jeśli chodzi o sam kolportaż, rzeczywiście zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Już przy drugim numerze było to wszystko poprawione, gazeta była od rana w sklepach. No i teraz chyba pytanie najważniejsze, jak zareagowała na to w sumie chyba najważniejsza tutaj strona, którą niejako wy chcecie prześwietlać, tak? Czyli miasto, spółki. No, słyszałem, że były jakieś problemy kontaktowe. Nie, problemów kontaktowych nie było. Tutaj trochę sprostuję, nie chcemy prześwietlać miasta, spółek, tu nie o to chodzi. My chcemy pisać o sprawach lokalnych, dotyczących każdego mieszkańca. Oczywiście o polityce również, ale zaczynając od władz obecnych, ale również jesteśmy dzisiaj na spotkaniu opozycji, tak? Piszemy o jednych i o drugich, nie uzależniamy się, nie jesteśmy zależni od żadnej partii i tyle po prostu. Piszemy typowo dziennikarsko i tyle. A to może jeszcze na zakończenie, co nowego w kolejnym numerze? No, w drugim numerze, który już w kioskach, jest dużo ciekawych rzeczy, między innymi piszemy o rewitalizacji lub dewastacji parku miejskiego, piszemy o sprawach szpitala, znajdziecie Państwo wypowiedzi radnych, między innymi, co jeszcze, wywiad z radnym największego klubu opozycyjnego w Radzie Miejskiej, czyli panem Sławomirem Szymańskim, oprócz tego zapowiedzi kulturalne, zapowiedzi sportowe, relacje z imprez minionych w minionym weekendzie, no i dużo innych ciekawych rzeczy, między innymi reportaże. Zapraszamy.